Przedstawiciele Łukowskiej Rady Biznesu zostali zaproszeni do Siedlec na noworoczne spotkanie przedsiębiorców. Dzisiaj jesteśmy w Siedlcach na posiedzeniu Rady Biznesu, Siedleckiej Rady Biznesu. Jest ze mną pan burmistrz, jak też prezydium Rady Biznesu. Przyjechaliśmy z rewizytą, ponieważ prezydium Siedleckiej Rady Biznesu było w Łukowie kilka miesięcy temu i teraz zaproszono nas i chętnie skorzystaliśmy z tego, ponieważ bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i myślę, że też dobrze, że taka współpraca została nawiązana między właśnie członkami Rady Biznesu Siedleckiej, a członkami Rady Biznesu Łukowskiej. Zawsze ze współpracy wychodzą dobre rzeczy i myślę, że tym razem też odniesiemy pozytywne efekty. Gospodarzem spotkania był prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. My się nawzajem od siebie uczymy. Myślę, że tak trochę sztucznie administracyjnie został Łuków oddzielony od Siedlec, ale kontakty biznesu, kontakty mieszkańców są bardzo ożywione, a szczególnie wymiana młodzieży. Młodzież z Łukowa kształci się w Siedlcach, studiuje, pracuje, no i wszystko nas łączy. Brakuje tylko dobrej drogi między Łukowem a Siedlcami. No właśnie, czekamy wszyscy na realizację autostrady z Warszawy poprzez Siedlce do Terespola i myślę, że ta autostrada też przybliży Łuków do Siedlec, bo połączenie jej, załóżmy, z 19, połączenie właśnie tutaj węzłami z Siedlcami spowoduje ożywienie, że przyjdzie do nas troszkę więcej jeszcze inwestorów, no a to wszystko ubogaca nasz region, troszkę zaniedbany. Spotkanie było potwierdzeniem, że pomiędzy przedsiębiorcami oraz władzami Łukowa i Siedlec rozwija się dobra współpraca.